Wszyscy doskonale wiemy, że Druga wojna światowa na świecie zakończyła się w pierwszych dniach września roku 1945. I moglibyśmy powiedzieć, że historia II wojny światowej na tym się kończy. Jak pokazuje jednak przypadek jednego japońskiego żołnierza, dla niego ta wojna trwała o wiele, wiele lat dłużej. Pierwsze dni września przynoszą kapitulację Japonii. Przynoszą kapitulację po wielkich dwóch wybuchach. No, oczywiście wszyscy znamy doskonale z dziejów II wojny światowej te dramatyczne wydarzenia związane ze zrzuceniem dwóch bomb atomowych na dwa japońskie miasta na Hiroshime i Nagasaki. I był to Ostateczny, jak się zdawało, cios y, wymierzony armii japońskiej przez Amerykanów, który spowodował w konsekwencji to, że Japończycy y, zaprzestali już jakichkolwiek poważniejszych działań zbrojnych, widzieli, że mają do czynienia ze światową. Atomową, już właśnie wtedy potęgą militarną, jaką były już Stany Zjednoczone, dlatego też po długich pertraktacjach dyplomatycznych doszło do podpisania aktu kapitulacji. Dramatyczny dla Japończyków akt kapitulacji spowodował oczywiście to, że Japonia znalazła się w kręgu państw przegranych w wyniku II wojny światowej. Oczywiście z historii zakończenia II wojny światowej w Japonii znamy też postać cesarza. Hi Hirohito, który do tej pory uznawany był za bóstwo, za wcielenie Boga, natomiast on to właśnie przemówił w pierwszych dniach po kapitulacji Japonii do swoich obywateli, było to wielkim zaskoczeniem, wielkim szokiem dla Japończyków, ponieważ nigdy wcześniej nie dane im było słyszeć chociażby głosu swojego cesarza, i on to właśnie usprawiedliwiał niejako działania rządu, rządu bardzo totalitarnego. Tłumaczył Japończykom, dlaczego doszło do aktu kapitulacji, do poddania się Japonii, i tym samym tłumaczył też, dlaczego od tego właśnie czasu nie będzie już traktowany jako bóstwo, będzie już traktowany po prostu, mówiąc w cudzysłowie, jako cesarz. Późniejsza historia pokazuje nam, że no bardzo rzeczowo podszedł do tego swojego y, zawzięcia, że będzie zwykłym cesarzem. No bo przecież nikt w życiu nie pomyślałby przed zakończeniem II wojny światowej, że chociażby cesarz Hirohito, wielkie bóstwo dla Japończyków, będzie na przykład przebywał w amerykańskim Disneylandzie albo będzie otwierał słynną Olimpiadę, której oczywiście miejsce, miejscem rozgrywek było Tokio. Ale wracamy do Japonii zaraz po II wojnie światowej. Od Momentu kapitulacji aż do roku 1952, a w zasadzie do 28 kwietnia 1952 roku, Japonia znajduje się, podobnie jak nazistowskie Niemcy, pod kontrolą wojsk sojuszniczych. Oczywiście spośród tych wojsk sojuszniczych, które tam stacjonują na terenach japońskich, główno dowodzącymi są Stany Zjednoczone, które oczywiście są także przewodniczącymi sojuszniczej rady dla Japonii. Ta sojusznicza rada dla Japonii miała je, miała jedno główne zadanie. Po pierwsze oczywiście musiała jakoś uspokoić nastroje wśród Japończyków i po drugie jakoś wprowadzić Japonię na takie Prowizoryczne, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, tory gospodarcze, aby to państwo mogło stopniowo, z roku na rok, no, stawać już na własne nogi, aby po prostu mogło wrócić, mówiąc wprost, do normalności. Japończycy uchwalają swoją konstytucję, ale w tejże konstytucji jest jeden bardzo ciekawy i interesujący zapis, ponieważ oni w tej powojennej konstytucji yy, tam jest wyraźny zakaz. Ta konstytucja, oczywiście, była pisana pod yy, ścisłym nadzorem Sojuszniczej Rady dla Japończyków, tam jest w konstytucji zakaz posiadania przez państwo japońskie sił zbrojnych, zakaz stworzenia i posiadania sił zbrojnych. No i moi drodzy, w tym momencie na naszą scenę, na scenę dzisiejszego odcinka dawno temu wchodzi postać bardzo interesująca, bardzo brutalna, ale też bardzo ciekawa. Mówię tu oczywiście o Hiro Onodzie, żyjącym w latach 1922-2014. I Czymże ten Hiro Onoda w naszej dzisiejszej opowieści się wsławił, jaką rolę spełniał, będąc już Wam podpowiadam, i to podpowiada Wam też tytuł dzisiejszego odcinka, ostatnim żołnierzem II wojny światowej. 17 grudnia 1944 roku, czyli cofamy się troszeczkę, zostaje skierowany do 8 Dywizji Piechoty, stacjonującej na filipińskiej wyspie Lubang. No i oczywiście tam ma główne zadanie, to znaczy... Musi maksymalnie utrudniać Amerykanom lądowanie na wyspie. Wszyscy znamy też z historii II wojny światowej te słynne japońskie oddziały kamikadze, wiemy jakie było ich przeznaczenie. No i między innymi Hiroanoda, on nie był traktowany jako kamikadze, niemniej jednak był traktowany jako żołnierz, którego. Głównym, takim mainstreamowym zadaniem było utrudnienie w stopniu maksymalnym lądowania Amerykanów na tej filipińskiej wyspie Lubang. Przed wyjazdem jego przełożony, co ciekawe, i to będzie bardzo ważne w naszej dzisiejszej opowieści, jego dowódca zakazał mu kategorycznie poddawania się, jak również popełniania samobójstwa. Czyli przed Hiroonodą bardzo trudne zadanie. Z jednej strony dostał kategoryczny zakaz poddawania się, z drugiej strony dostał równie kategoryczny zakaz popełniania samobójstwa. Wszyscy też doskonale wiemy, że w armii japońskiej morale żołnierzy japońskich było bardzo wysokie. Dla nich rzeczą świętą był rozkaz dowódcy. No i co się dzieje w naszej opowieści dalej? Oczywiście amerykańskie wojska lądują na filipińskiej wyspie Lubang 28 lutego 1945 roku. Bez większych oporów tą wyspę oczywiście zajmują. No, mieszmy siły na zamiary, zwróćmy uwagę, na statystyki, jak wyglądała liczebność armii amerykańskiej i jak wyglądała liczebność chociażby tych niedobitków armii japońskiej, którzy próbowali utrudnić Amerykanom lądowanie. Zobaczmy zatem w naszej opowieści z Hironodą, co się dzieje dalej. Japońskie oddziały oczywiście zostają przez Amerykanów rozbite, jedynie kilkunastu żołnierzy im udaje się uniknąć śmierci bądź też amerykańskiej niewoli, i co też ci żołnierze robią? Zapewne większość z was wie, jak wygląda flora i fauna Filipin, a zwłaszcza tych pięknych filipińskich dużych wysp. Oczywiście te wielkie, gęste lasy są dla tych japońskich zbiegów, dla tych japońskich żołnierzy idealnym miejscem do tego aby się ukryć, aby się ukryć i pamiętajmy, że jesteśmy w roku 45. Wojna jeszcze wtedy trwa. Japończycy, ci którzy ukrywają się na filipińskich wyspach, w gąszczu tych wielkich zielonych drzew, mają cały czas nadzieję, że ich armia przyjdzie im z odsieczą, że ich armia przyjdzie im również z pomocą. No i tutaj mamy oczywiście rozkaz, cytat rozkazu, który Zresztą sam Onoda przekazał w latach późniejszych od swojego dowódcy, który otrzymał i tenże rozkaz, ta kwestia, którą jego dowódca major Yoshimi Tanigushi wypowiedział, brzmiała tak: To może zająć 3 lata, być może nawet pięć, ale cokolwiek by się nie działo, wrócimy po ciebie. I taki był właśnie ostatni rozkaz, który ten 23-letni żołnierz porucznik Hiro Onoda usłyszał od swojego dowódcy. Pamiętajmy cały czas o tym, o czym mówiłem: morale żołnierzy japońskich jest na niezwykle wysokim poziomie. Jeżeli dowódca coś mówi, to znaczy, że to jest święte i że te jego słowa oczywiście się spełnią. No więc przechodzimy w naszej drugowojennej opowieści dalej. Po zakończeniu wojny na Pacyfiku, Amerykanie oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że na tych filipińskich, między innymi, wysepkach, w tych wielkich lasach filipińskich, znajdują się ukrywający żołnierze japońscy. Dlatego też na te wyspy zrzucali liczne ulotki. Liczne ulotki, które po pierwsze mówiły, że wojna się skończyła, że już Japonia jest państwem przegranym, że Wojsko japońskie poddało się i podpisało akt kapitulacji, i że nie ma najmniejszego sensu, aby się dalej w tych lasach ukrywać. Wielu z żołnierzy japońskich oczywiście nie dawało temu wiary, no wiedząc oczywiście, że wojna to nie tylko wojna militarna, wojna to także wojna propagandowa, i nie chcieli dać się zwieść tym amerykańskim złym wróżbom i kłamstwom zrzucanym na tych słynnych ulotkach mówiących. O tym, że wojna się dla Japonii skończyła. Dlatego też większość z żołnierzy japońskich niespecjalnie brała sobie te treści ulotek do serca. Po prostu w nie nie wierzyli. Grupa Onody, no bo wokół Onody dzisiaj się znajdujemy, zignorowała oczywiście wezwania do poddania się i kontynuowała walkę partyzancką. Toczyła, co ciekawe w tej opowieści, walkę hmm, oczywiście z miejscowymi filipińskimi siłami porządkowymi, które były bardzo mocno wspierane przez wojsko amerykańskie, ale przede wszystkim też grupa onody walczyła ze zwykłą ludnością filipińską. Z czego to wszystko wynikało? No, wynikało to między innymi z tego, że po pierwsze musieli się czymś żywić. Dlatego też napadali na małe filipińskie wioski. Aby zdobyć chociażby pożywienie, nie byli też ufni, wydawać by się mogło, no wiedzieli, że cały czas sytuacja jest bardzo gorączkowa, dlatego też nie mieli zaufania do nikogo, kogo spotkali na swojej drodze. Każdego uważali za amerykańskiego szpiega, no i każdego próbowali na swojej drodze likwidować. Przechodzimy w naszej dzisiejszej opowieści dalej, ponieważ jeden z podwładnych onody szeregowy Akazu już we wrześniu roku 1949 decyduje o oddzieleniu się od współtowarzyszy. Przez kolejne pół roku działa w osamotnieniu, natomiast no, działa w tym osamotnieniu w taki sposób, że dochodzi do wniosku, że jednak dłużej rady sam nie da w tych filipińskich buszach, dlatego też Filipińczykom się poddaje. I jest to pierwszy z oddziału onody, oczywiście z tych, którzy przeżyli, który się oficjalnie poddał, oficjalnie porzucił swoją broń ale pozostali, jeszcze oczywiście, zostali w tych filipińskich lasach. Losy pozostałych kompanów Onody, czyli kaprala Shimady, który został w roku 1954 roku zabity podczas strzelaniny, a losy drugiego z jego kompanów, z kompanów Onody, czyli szeregowego Kazuka, były też bardzo brutalne, ponieważ zginął on w, podczas napadu na wieś, ale zginął 20, 19 przepraszam, października roku 1970. 72. I teraz, moi drodzy, tak, wszyscy potrafimy liczyć. Rok 1972. Wojna z Japonią, druga wojna światowa, kończy się w pierwszych dniach września, roku 1945. Więc mamy już prawie 30 lat od zakończenia II wojny światowej, od podpisania aktu kapitulacji przez Japonię, a widzimy, że na Filipinach w dalszym ciągu walczą. Żołnierze japońscy oczywiście w formie partyzanckiej. No, jak pokazuje historia, współtowarzysze Onody tracili życie, ale Onoda cały czas przy tym życiu zostawał. Zobaczmy zatem dalej, co się działo z tym yy, walczącym japońskim żołnierzem. Za, zarówno dezercja jednego z jego współtowarzyszy, czyli Akazu, jak i strzelanina w roku 1972 wywołały wtedy zainteresowanie. Nie tylko wśród lokalnych mieszkańców, ale także wśród dziennikarzy i pasjonatów, zainteresowanie tymi oddziałami japońskimi, partyzanckimi, które jeszcze do tej pory ukrywają się w filipińskich lasach. No i y, oczywiście powzięto kilka ekspedycji, które miałyby Onodę odnaleźć. Pamiętajmy, że żyje jeszcze w tych czasach w Japonii jego dowódca który wydał mu ten już wspomniany przeze mnie kilka chwil temu rozkaz. Oczywiście te ekspedycje próbowały znaleźć Onodę, no niestety w większości z nich to się nie udało, ale co jeszcze ciekawsze w tej historii, Onoda zostaje w roku 1959 oficjalnie uznany za zmarłego, więc oficjalnie rząd japoński do tej pory jakoś tak bardzo sceptycznie podchodzi do poszukiwań Onody, którego zresztą sam uznał za zmarłego. Ale ekspedycje cały czas nabierają tempa, no bo oczywiście zakazany owoc, to co tajemnicze, jest dla człowieka bardzo interesujące. Tak też było w przypadku Hiroonody, czyli tego zagubionego partyzanckiego japońskiego żołnierza. No i tutaj na naszą arenę, naszej dzisiejszej historycznej opowieści, wchodzi student, który również był eksploratorem, nazywał się Norio Suzuki, no słynne japońskie nazwisko. Suzuki to nazwisko w Japonii tak bardzo powszechne jak w Polsce Kowalski, więc też nie mamy się czemu dziwić. I jemu udaje się dokonać rzeczy prawie że niemożliwej. On właśnie odnajduje Onodę i próbuje go początkowo przekonać do tego, aby z nim porozmawiał, a następnie. Informuje świat o tym, że znalazł, znalazł tego jednego z ostatnich walczących żołnierzy II wojny światowej. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Onoda upiera się kategorycznie, że jedynie dowódca, dowódca, który wydał mu ten ostatni rozkaz, może ten rozkaz cofnąć i może wydać mu inny rozkaz do poddania się. Znowu po raz trzeci przypominam o wysokim morale żołnierzy japońskich. On chciał to usłyszeć od swojego dowódcy, aby złożył broń. I tak też się dzieje. Jego dowódca z lat II wojny światowej przybywa na Filipiny i tam wydaje rozkaz do tego aby Onoda złożył oficjalnie broń to wszystko oczywiście pamiętajmy dzieje się na filipińskiej wyspie Lubang no i spotyka się ze swoim dawnym żołnierzem i może mu przekazać ten ostatni w jego życiu drugowojenny rozkaz pamiętajmy że jesteśmy w latach 70 dopiero wówczas ten Partyzancki, japoński, drugowojenny żołnierz poddaje się. Oficjalnie składa broń. I co ciekawe, miał przy sobie karabin. Karabin marki Arisaka Typ 99. Do tego. 500 sztuk amunicji i kilka granatów, i możemy zadać pytanie, skąd on to wszystko miał. No, widać bardzo wyraźnie, że działał prężnie, działał prężnie jako partyzant, zdobywał tą broń, gdzie tylko mógł ją zdobyć. No i to też, moi drodzy, trzeba przyznać, że wykazuje ogromny hard żołnierskiego ducha u Hiroonody. Nie dopuszczał przez tyle lat do siebie myśli, że Japonia przegrała, że Japonia skapitulowała i że on ma się poddać. I stąd też walczył cały czas, walczył oczywiście też o przetrwanie. Wyobraźmy sobie, jak kolosalnie trudne warunki musiały być w tych filipińskich lasach. Musiał sobie zdobyć pożywienie, musiał jakoś dbać o higienę, naturalnie musiał też mieć siłę i energię do tego, żeby walczyć. Więc naprawdę, Hiroonoda uchodzi dzisiaj za człowieka bardzo kontrowersyjnego, z jednej strony bardzo wytrwałego, natomiast z drugiej strony nie zapominajmy, że człowieka, który w dalszym ciągu mordował innych ludzi. No i mamy oczywiście uroczyste złożenie broni przez Hiroonodę. I co się dzieje dalej? No bo moglibyśmy powiedzieć, że Hiroonoda będzie musiał zostać jako Osądzony. No po złożeniu broni, oczywiście, przez Onodę władze Filipin zdecydowały o ułaskawieniu go, choć istniała właśnie możliwość oskarżenia go o rabunki i napady oraz morder morderstwa, które popełniał w czasie pokoju. Oczywiście, po tym wszystkim, po całym tym zamieszaniu z kapitulacją, ze złożeniem broni, powraca do Japonii i tam zajmuje się pisaniem książki. Pisaniem książki, która stała się bestsellerem No Surrender. I ta książka stała się właśnie bestsellerem, zważywszy na to, że została wydana. Przez ostatniego walczącego żołnierza II wojny światowej. Ludzie się zaczytywali w jego wspomnieniach, w tym jak on starał się przeżyć w filipińskim buszu, jak mu się to udawało. No i oczywiście Onoda staje się znany na całym świecie. Natomiast przez 12 lat nie zagrzał miejsca długo w Japonii, przez 12 lat bowiem mieszkał w Brazylii. U swojej rodziny, natomiast po tych 12 latach postanowił, moglibyśmy kolokwialnie powiedzieć na stare lata, wrócić do Japonii. Tam założył bardzo ciekawy biznes, no biznes chyba na którym się bardzo dobrze znał, bowiem założył sieć szkół przetrwania. I tenże ostatni walczący żołnierz II wojny światowej. Umiera, umiera w Tokio w roku 2014. Zobaczcie, też, że no naprawdę wiele, wiele lat trwało jego życie. Do końca życia udzielał wywiadów, mówił o tym, jak wyglądało jego życie w, na Filipinach, na tej małej wysepce, na której musiał z dnia na dzień walczyć o przetrwanie. No, i dla Japończyków współcześnie jest y, chyba największym symbolem. Oddania, wysokiego morale wojskowego i tego, że rozkaz dla żołnierza japońskiego jest niezwykle ważny, prawie że nieśmiertelny. Jak pokazuje historia Onody. Wcale dla niego druga wojna nie skończyła się w roku 1945. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam oczywiście do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się swoimi wrażeniami i oczywiście zachęcam Was także do tego, aby w komentarzach być może zgłaszać swoje własne propozycje tematów, na których chcielibyście posłuchać. Oczywiście zachęcam do tego, aby śledzić nasze media społecznościowe i aby wyglądać kolejnego odcinka dawno temu.